Witam w cywilizowanym świecie. Jak niewiele trzeba człowiekowi do szczęścia. Łóżko, pościel i prysznic, i jedzenie. I człowiek jest szczęśliwy. Dotarłem wczoraj późno i zanim się ogarnąłem, to już była godzina druga w nocy. A musiałem wcześniej. Czy musiałem, chciałem dzisiaj wcześniej wstać, żeby załapać się na śniadanie, które serwuje hotel. Więc nie spałem za długo. Chyba będę musiał sobie jeszcze dżemkę jakoś strzelić w międzyczasie. Pogoda taka bełtająca się za oknem. Bełtające się chmury. Czasem słońce wyjdzie gdzieś. Czasem zajdzie. Myślę, żeby sobie zrobić taki lajtowy dzień dzisiaj. Czuję, że muszę się trochę zregenerować fizycznie i psychicznie, też odpocząć. Nabrać trochę energii. Myślę, że może pobiegam dzisiaj. Zostaję tu w hotelu do jutra. I chodzi mi po głowie, czy by sobie jeszcze nie przedłużyć, bo ta pogoda ma być taka do wtorku bodajże, pochmurna. A tutaj w miejscu, w którym jestem, czyli w Surtlan, jest to miejsce dość dobre, jeśli chodzi o taką bazę wypadową, bo można w różnych kierunkach uderzyć i wszędzie są góry dookoła i ciekawe miejsca. Więc rozważam też taką opcję, no ale nie jestem jeszcze pewien, jaką decyzję tutaj podjąć. Będę improwizować tak jak zresztą cały czas dotychczas. Zależnie od sytuacji będę starał się dostosować plan do tego, co się wokół mnie dzieje. Głównie też do pogody, bo nie chciałbym przez Lofoty przejechać po prostu i nie widząc tych najbardziej spektakularnych gór, fiordów i widoków zasłoniętych przez chmury. Więc zobaczę. No, czuję, że potrzebuję właśnie trochę odreagować. Trochę odpocząć, wyspać się, dobrze pojeść, bo teraz 3 dni pod rząd w namiocie, suchy prowiant i te sprawy, więc dzisiaj na śniadanie jak jakieś warzywa zjadłem, to po prostu moje kubki smakowe oszalały ze szczęścia i też świadomość tego, że jakieś witaminy w końcu rzuciłem na ruszt. Więc zobaczymy. No na razie raczę się kawą. Przeglądam trochę filmy, które nagrałem po drodze. Trzeba będzie to w którymś momencie połączyć w jedną całość, ale chyba to będzie na zasadzie osobnej relacji z każdego dnia, bo tych filmów jest tak dużo, że to zniechęca na samą myśl o montowaniu tego. No ale w sumie. Myślę, że będzie jakaś frajda z tego, jak już wrócę do siebie. To będzie taki moment, gdzie będę mógł, montując, właśnie powspominać te momenty, które tutaj przeżyłem. Więc na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na tym, co jest tu i teraz, co za oknem się dzieje. I tyle. Jeszcze nie wiem, co dzisiaj będę robił. Wszedłem na miasto, poszedłem parę kroków i tu patrzę, ktoś tu uprawia pole. A mało tego, tam widzę, że owce się pasą. Pasące się owce i pole w centrum miasta. No, takie rzeczy tylko w Norwegii. Jest godzina praktycznie 19. Ja dopiero wygrzebałem się z pokoju hotelowego i dopiero pierwszy raz wyszedłem dzisiaj na zewnątrz. Uciąłem sobie drzemkę godzinną wcześniej. Masakr. Teraz byłem w restauracji hotelowej. I szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że to będzie
restauracja fancy, tak zwana. Ceny nie były jakieś bardzo wysokie, ale jednak restauracja była właśnie w stylu trochę fancy i pierwszy raz w życiu jadłem kawior. Mam takie mieszane uczucia, no. Trochę za słony jak dla mnie, ale nie wiem, czy to jest kwestia przyrządzenia, czy czego. No, powiem szczerze, że to miasto jakoś tutaj nie powala swoimi urokami. W ogóle tutaj mam wrażenie, że ludzi nie ma. O, jest jeden człowiek, wow, szaleństwo. Przespaceruję się tutaj. Zobaczę, co tu można sobie zobaczyć. Zobaczę, co można zobaczyć. O, tak dzisiaj składam zdania. Jestem śpiący, jestem zamulony i ta pogoda wcale mnie nie pobudza. Nie wiem, ile kawy już dzisiaj wypiłem. Jakie fajne nomki. Konsterhuse. Gdzieś tu da się przejść. Tu jest już ślepa uliczka. No, to jest uliczka. Konsterhuse, czyli dom sztuki, coś takiego. Jak to przetłumaczyć na polski, nie wiem. To jest jakiś cmentarz. Ładnie tu pachnie drzewami i trawą. Tu jest jakaś galeria handlowa. Ej, coś zaczyna kropić. Jest tyle opcji do wyboru, jeśli chodzi o góry, że można oszaleć ze szczęścia po prostu. Znowu pada. Nigdy w Norwegii nie zostawiaj kurtki deszczowej w pokoju. Ja się zastanawiałem, czy wziąć, czy nie. No i nie wziąłem i to był błąd.
wróciłem kilka minut w trochę chaotyczny sposób. Pamiętam na początku. I okazuje się, że za chwilę już będzie koniec miasteczka. No, no tak, to jest małe, a w porównaniu do innych jest duże, to można sobie wyobrazić, jakie są pozostałe w tej okolicy. Kjetil Paulsen, gościu przez 30 lat zbierał śmieci w tym mieście, aż mieszkańcy postanowili wybudować mu pomnik. Ciekawe. Z tej strony miasta też są góry, też jest w czym wybierać. Kurde, jak to głęboko. O, tu jest barierka, czuję się pewnie. Mewa mnie atakuje. Chyba jestem na jej terenie. Odprowadza mnie. Wypad z mojej dzielni, powiedziała Mewa. No i musiałem sobie pójść. Kulturalnie. Byłem w sklepie. Zrobiłem zakupy. I nie jestem jakimś fanatykiem malin. Ale jak je zobaczyłem w sklepie, to od razu wiedziałem, że muszę je mieć. To chyba świadczy o tym, że mój organizm po prostu sam domaga się jakichś witamin. Także konsumuję sobie powoli. Mam jeszcze banany, borówki, jabłka i inne rzeczy. Także ja generalnie lubię słodkie rzeczy. Bardziej niż warzywa przemawiają do mnie owoce. Niby na noc nie powinno się jeść owoców. Ale co to jeszcze nie jest noc. Tu jest wszystko na niebiesko. To jest Blubien, czym Blobien, czyli niebieskie miasto. Chyba w kontekście przyjazne środowisku, wszystko, nie? Coś tu z tym. Malinkę?